Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na kanale Chrobry Szlak. Proszę Państwa, poza tematami takimi, takiej bieżączki politycznej, no w zasadzie to też jest bieżączka polityczna, ale to temat jest szerszy, ponieważ przyszedł nowy rok, weszły nowe rozwiązania podatkowe, ekonomiczne. I nagle się okazało, że niektórzy, którzy mieli dostać na przykład wyższe pensje, dostali pensje niższe. Okazuje się, że wszystko zostało zagmatwane, że wcale nie jest tak różowo, jak miało być. No oczywiście za tym wszystkim stoi program nazwany Polskim Ładem. Niektórzy mówią też na to Polski Wał lub Polski Nieład. W każdym razie no, dochodzi do takich różnych sytuacji, które mogą się odbić dość znacząco na naszej gospodarce. Dość powiedzieć, że rozwiązania właśnie związane z poborem podatku PIT były poprawiane i to w drodze rozporządzenia na szybko i na kolanie. No, o Polskim Ładzie już powiedziano wiele. No, teraz tyle, że mówiono z pozycji teoretycznej. Teraz możemy, jak w tym dowcipie, czy marksizm prowadzili uczeni, czy praktycy, prawda, praktycy, bo uczeni by najpierw przetestowali na białych myszach, no to możemy teraz z punktu widzenia praktyki to ocenić i o tym dzisiaj z moim Państwa gościem, którym jest dr Dariusz Grabowski. Witam serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Na początku oczywiście zachęcam do udostępnienia tego materiału, do zostawienia kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wspierania naszego kanału finansowo. No i zanim przejdziemy do tych właśnie wypłat Polskiego Ładu i tak dalej, to może warto zacząć od jeszcze troszkę innego wątku, mianowicie posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska w takiej dyskusji twitterowej, gdzie po prostu został podany taki artykuł chyba z Gazety Wyborczej, że płace w tych mikroprzedsiębiorstwach średnie są dużo niższe niż średnia krajowa i one w zasadzie zaniżają tą średnią krajową. Stwierdziła, że nie powinno być tak, że cytuję, politycy głaszczą po głowie bieda firmy, tylko że trzeba wspierać duże przedsiębiorstwa. No i właśnie zawrzała dyskusja, właśnie to określenie bieda firmy wzbudziło wielkie kontrowersje, więc no jak to jest z tymi bieda firmami, bo wszyscy mówią, że na tym stoi polska gospodarka, a tu wychodzi taka właśnie no, specjalistka, niekoniecznie może od ekonomii, ale właśnie mówi o bieda firmach. Czy istotne są bieda firmy w polskim krwiobiegu gospodarczym? Panie Kamilu, troszeczkę zgodnie ze zwyczajem, zacznijmy od życzeń. Ja tak może po warszawsku trochę szczerniakowa słuchaczom oglądającym, panu też oczywiście, szczęścia, zdrowia, pomarańczy na ten rok. Niech się kręci tego zdrówka nade wszystko, byśmy mieli za sobą tą epidemię, te wszystkie z tym związane perypetie. To dla wszystkich z serducha warszawiaka. Natomiast, no już teraz przechodząc do pani Żukowskiej, bieda firmy. To najpierw policzmy. Ponad 2 miliony Polaków prowadzi działalność gospodarczą. Ponad 1 milion spośród nich to są jednoosobowe firmy. 7 milionów Polaków pracuje w tych tak zwanych polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. Połowa PKB, czyli tego, co wypracowujemy rocznie, powstaje w tych firmach. Więc teraz już sam tytuł bieda firmy jest oczywiście obraźliwy. Ja się nie dziwię posłance, która
wie, że ludzie ciężko pracujący, mający niezbyt często wysokie dochody, bo 2 miliony pracujących w tych firmach małych i średnich ma płacę minimalną. Oczywiście, ktoś powie, oni gdzieś tam czasem dostają pod stołem, czasem na czarno, czasem dorobią. Wszystko to prawda i zgoda, bo system takie rozwiązania wymusza. Ale jeśli ktoś nie ma szacunku dla ludzi, którzy w prywatnych firmach muszą ciężko pracować, żeby zarobić na chleb, to ten człowiek nigdy nie zrozumie, na czym polega prawdziwa praca i zarabianie pieniędzy. To tylko dowodzi, jak dzisiejsza polska tak zwana lewica jest tak zwaną lewicą w cudzysłowie. Lewica zawsze nam się kojarzyła, zresztą partia socjalistyczna, przedwojenna i tak dalej, PPS, to wszystko nam się kojarzyło z troską o pracownika, o niepodległość, o rozwój gospodarczy. Tu widać, że ani jeden z tych elementów nie jest ważny. To zostało zupełnie zagubione, więc ta polska lewica jest czymś bardzo dziwnym, ja bym powiedział podejrzanym, w każdym razie nie mającym w ogóle w sercu ani w sumieniu troski o tego prawdziwego pracownika, który naprawdę musi się dobrze narobić, żeby zarobić. Jak musi się narobić, to ja podam pierwszy przykład. Na tę chwilę ktoś, kto zarobi w tym roku 2300 zł, czyli minimalną płacę, to będzie równowartość jednej miesięcznej raty kredytu 400-tysięcznego na 25 lat na mieszkanie. A zatem cała jego płaca to jest dopiero jedna rata z 25-letnich rat na mieszkanie, które kosztuje 400 tysięcy. Zobaczmy, jak straszliwie ubogi jest ten człowiek, jak straszliwie wysokie są koszty, które on musi ponosić, żeby się wybić na mieszkanie. To jest ten dramat, w którym wylądowaliśmy. Natomiast przechodząc już szeroko do tematu polskie małe i średnie przedsiębiorstwa. To, co się dzieje wokół tego środowiska, jest naprawdę dramatem. Dlaczego? Dlatego, że ten tak zwany Polski Ład, te rozwiązania, które są w nim, one mają jeden cel. Spłaszczyć różnice w dochodach. Czyli z jednej strony podnieść dochody najniższych, ale kosztem obniżenia dochodów tych, co mają więcej. Co to znaczy? To znaczy, że nawet jeśli wśród tych małych i średnich przedsiębiorstw ktoś zarabia więcej, to on w tej chwili musi się pogodzić, jeśli chce pracować legalnie. Bo oczywiście wielu z nich będzie kombinowało, co jest zresztą obowiązkiem, żeby przetrwać. Jeśli chce pracować legalnie, będzie musiał się pogodzić ze zmniejszeniem dochodów. Zmniejszenie dochodów, oczywiście, konsekwencja, jego poziom życia także się pogorszy, jego inwestycje są mniej możliwe, bo nie ma na to środków, a zatem wszystkie konsekwencje tego będą dotyczyły nie tylko jego, ale całej gospodarki. My rozwiązaniami Polskiego Ładu odbieramy szansę rozwoju polskiej małej i średniej przedsiębiorczości. Tak to nazwę. Ja nawet tak trochę, by tak powiedzieć, rymując, powiedziałem, Polski Ład to jest na polskiego przedsiębiorcę i rolnika bat. Tak bym to po prostu widział. No właśnie, to jest dość ważny w ogóle temat, bo wchodzą te rozwiązania Polskiego Ładu, weszły od 1 stycznia. I natomiast no, przedsiębiorcy też bili na alarm jeszcze przed ich wejściem. No z tym, że prawdopodobnie już po jego wejściu obawiam się, że nie będą bić na alarm, tylko będą po prostu zamykać swoje interesy, ale jako pierwsi tutaj odczuli te rozwiązania
okazuje się nauczyciele czy funkcjonariusze służb mundurowych, dla których miała być to reforma korzystna, obniżająca obciążenia podatkowe, no i w związku z tym więcej mieli zarabiać, a tu się nagle okazywało, że ci ludzie dostawali wynagrodzenia mniejsze. Rząd próbował to zwalić, że to wina księgowych, że księgowi źle to zrozumieli, że niektórzy mogli niepotrzebnie zrezygnować z ulgi na klasy średniej lub nie wypełnili jakiegoś tam formularza i teraz nagle rozporządzeniem są zmieniane zasady właśnie poboru zaliczek na podatek dochodowy, no bo to głównie o to chodziło, że jakby z ostrożności procesowej płacono te zaliczki wyższe dla wyższego progu podatkowego i w związku z tym no, wynagrodzenia były mniejsze. Nauczyciele by to sobie pewnie i ci właśnie poszkodowani by sobie to odbili pewnie na koniec roku, tylko że tą nadpłatę podatku zjadłaby przez te 12 miesięcy zapewne inflacja w stopniu znacznym. I dodajmy do tego jeszcze element taki, że sama administracja skarbowa nie bardzo wie, jak się w tym wszystkim poruszać. Więc jeśli organy państwa nie wiedzą, jak stosować prawo, to czy to już jest jakaś totalna anarchia w kwestii podatkowej? Bo z drugiej strony, jeśli nawet ci księgowi byli ostrożni, to ja ich doskonale rozumiem, bo kiedyś miałem do czynienia z taką sytuacją, że doszło do błędu chyba w jednej z fundacji, w którą jestem zaangażowany, gdzieś tam rzędu 100 zł i od razu Urząd Skarbowy podniósł raban, zajął te pieniądze nie wpłacone w terminie. No, straszne rzeczy się działy. No więc właśnie, to, że tak się stało, czyli, że popełniono błąd, można powiedzieć, rachunkowy, to dowodzi chaosu, bałaganu, braku profesjonalizmu, wszystkiego naraz. Ja tu przypomnę, że w mojej analizie, dlaczego nie akceptuję Polskiego Ładu, na pierwszym miejscu postawiłem punkt: Polski Ład, kiedy był pisany, przygotowywany, nie był konsultowany, nie był dyskutowany ze środowiskiem przedsiębiorców, czyli tych, którzy później go realizują, bo to przedsiębiorcy mają na sobie ten obowiązek ciągnięcia tej fury. Nie był konsultowany, stąd takie właśnie błędy. I tutaj pewna uwaga, być może ciekawa dla naszych widzów. Otóż Krajową Administrację Skarbową, to o czym Pan mówił, tą strukturę wewnątrz urzędów skarbowych, tą strukturę, która odpowiada tak najbardziej dokładnie za to, żeby ściągalność podatków, nie od tych małych i drobnych, ale od tych większych, którzy rzeczywiście, można powiedzieć, kombinują na ogromną skalę, żeby ta ściągalność jednak się poprawiała, tą strukturę stworzył Marian Banaś, dzisiaj prezes NIK-u, wokół którego próbuje się stworzyć, można powiedzieć, atmosferę podejrzeń i insynuacji. I ta struktura, która ma już poważne osiągnięcia, między innymi w tej lepszej ściągalności VAT-u, ona praktycznie wypowiedziała posłuszeństwo. Ona napisała list otwarty, związki zawodowe tej struktury napisały list otwarty, czy list do ministra finansów, który mówią, to jest źle przygotowane, my nie wiemy, jak mamy interpretować przepisy, ileś przepisów jest do poprawy, ileś przepisów jest nam zupełnie nieznanych. Ci, którzy je stosują, są w sytuacji, by tak powiedzieć, kompletnej anarchii. Taka postawa dowodzi, że nawet urzędnicy, którzy wiedzą, co to jest dyscyplina, podporządkowanie, hierarchiczność i tak dalej, nawet oni mają już dosyć tego bałaganu. Oni nie chcą na swoje barki brać odpowiedzialności za błędy, które popełnił ktoś w swojej beztrosce. I to jest wielki dowód, że ten Polski Ład
nie będzie sukcesem. A że nie będzie, to ja troszeczkę teraz już przejdę do tego tak zwanego życia. Moi Państwo, jeśli z tego Polskiego Ładu wynika, że przy dochodach brutto 5 tysięcy złotych, te dochody zwiększą się dzięki Polskiemu Ładowi i tej kwocie wolnej i tak dalej, o sto kilkadziesiąt złotych miesięcznie, w skali roku to będzie mniej więcej 2,5 tysiąca pewnie, to ja odpowiem wprost. A jaki jest wskaźnik inflacji także generowany przez Polski Ład? On jest bliski 10%. 10% to proszę policzyć 10% od 5 tysięcy, porównać te w związku z tym pieniądze z tego wynikające i policzyć, jak to się ma do tych 2,5 tysiąca oszczędności i zobaczyć, że tutaj ta korzyść będzie tak naprawdę symboliczna, groszowa, szczególnie w stosunku do tych, którzy mają wydatki, by tak powiedzieć, inwestujące w rodzinę i w życie, gdzie koszty rosną jeszcze bardziej. A zatem inflacja przeżera to, co ma być efektem pozytywnym dla obywateli, którzy liczą na to, że skorzystają na Polskim Ładzie. Najbardziej widać to na przykładzie emerytur. Tak zwana trzynastka. Jeśli policzymy, że trzynastka to jest jedna miesięczna pensja. Jeśli teraz policzymy, że 10% stanowi inflacja, to 10% to jest więcej niż jedna dwunasta dochodów emeryckich, czyli trzynastka zostanie przejedzona przez inflację. I emeryci zamiast zyskać, mogą nawet stracić i najprawdopodobniej stracą. A zatem realia są brutalne, a my przecież jesteśmy ciągle w przededniu tego, co oby dotknęło jak najłagodniej, mianowicie podwyżki cen prądu, gazu, energii w ogóle i dalszej drożyzny, przede wszystkim żywności, a ja twierdzę, że za tym pójdą i to z wielokrotnionym efektem usługi. Pamiętajmy, że usługi stanowią ogromną część już wydatków z naszych budżetów. Usługi do tej pory w Polsce były bardzo tanie. To właśnie w usługach pracuje te 2 miliony osiągających te płace minimalne i te płace minimalne podnoszone z urzędu i podnoszone, bo ci ludzie po prostu muszą przeżyć, prawda? Spowodują, że usługi także zdrożeją i się zamyka to właśnie koło i ta pętla. No właśnie, to jest też dosyć ważna kwestia, mianowicie rozpędza się inflacja. Jak już wcześniej powiedziałem, właśnie często jest tak, że nawet jeśli na koniec roku przy rozliczeniu podatku te rozwiązania nowe okazałyby się korzystne, no to ten zwrot podatku już zostanie przez te 12 miesięcy zjedzony przez inflację, która galopuje. Premier stwierdził, że ta tarcza antyinflacyjna, którą wcześniej wprowadził, to za mało i będzie jeszcze wprowadzał kolejną, tam jest chyba obniżka VAT-u na paliwo, jeśli dobrze pamiętam, i inne takie rozwiązania. No tyle, że jeśli jedna tarcza to było za mało, za chwilę się okaże, że druga to za mało jest potrzebna i trzecia. Mi to zaczyna przypominać, prawda, łatanie jakiejś wielkiej dziury za pomocą takiego przyrządu, którym się łata dziury, takie jakieś niewielkie przebicia. A tu po prostu na statku, można powiedzieć, w coś uderzyło, woda się wlewa, a tutaj próbują to zalepić plastrem. To mniej więcej to chyba tak wygląda, bo ta inflacja się rozpędza, pędzi i jakoś nie widać, żeby się miała zatrzymać. I czy przypadkiem właśnie te rozwiązania Polskiego Ładu jeszcze nie docisną gazu, jeśli chodzi o rozpędzanie się tej inflacji?
Ma pan absolutnie rację, a ja jako ekonomista i strateg gospodarczy patrzę na to w ten sposób. Każda władza w Polsce, która chce dobrze wykonać swój obowiązek, biorąc władzę, powinna przedstawić strategię, którą uważa za najważniejszą. Ja uznaję, że od wielu lat, i to jest właśnie moja różnica między tą władzą, poprzednimi rządami i tak dalej, że dla Polski strategią gospodarczą, która jest obowiązkiem na pokolenie, jest szybki rozwój gospodarczy, rozumiany jako szybki wzrost PKB, jako zmiana struktury, w której przybywa ludzi pracujących zarówno w przemyśle, jak i w usługach, i maleje zatrudnienie w rolnictwie, o czym u nas się nie chce słyszeć, ponieważ traktuje się elektorat wsi, ja nie mówię rolnictwo, ale wsi, jako swoisty elektorat, na którym można zrobić karierę polityczną, czego przykładem jest właśnie Prawo i Sprawiedliwość. Otóż każdy biorący władzę powinien mieć strategię gospodarczą szybkiego rozwoju i jakimi metodami chce to osiągnąć. Otóż ten rząd od początku, od 2015 roku, kiedy miał idealne, komfortowe warunki w skali międzynarodowej, kiedy miał wysokie poparcie społeczne, zamiast postawić na szybki wzrost gospodarczy, postawił na co? Postawił właśnie na wzrost konsumpcji bez efektu wzrostu gospodarczego. Postawił na to, że sama konsumpcja napędzi ten wzrost gospodarczy. Okazało się, że to nie działa. Przez lata 2015-2021 dynamika gospodarcza Polski słabła i jest najniższa jako sześciolecie w całym tym 30-paroleciu wolnej Polski. To jest dowód, że rozwój poprzez konsumpcję, czyli zasilanie w pieniądze nawet tych, którzy mają niską wydajność albo którzy właściwie nie pracują, jest czymś, co nie daje dynamiki gospodarczej. I w tej chwili my zbieramy tego efekty. I te efekty są bolesne, będą bardzo bolesne, oby nie były bardzo długotrwałe. I tu wracając do tego, o czym pan mówił, potrzebne jest nowe podejście, nowa wizja gospodarki, jakie działy, jakimi mechanizmami i tak dalej rozwijać. Moja odpowiedź zawsze będzie ta sama wtedy. Po pierwsze, polska przedsiębiorczość. Po pierwsze, trzeba z tym środowiskiem się porozumieć, podać mu rękę, pokazać, że ma się dla niego propozycje. Po pierwsze, trzeba nauczyć się słuchać, co to środowisko ma do zaproponowania. I po pierwsze, trzeba postawić na te elementy, szczególnie przemysłu, w których my możemy być bardzo konkurencyjni i mówić własnym językiem. Dlaczego? Dlatego, że powiedzmy sobie jasno, ponad 60% polskiego eksportu, z którego rząd się chwali, to jest eksport kapitału zagranicznego z Polski. Większość firm z tych dużych, z tak zwanej 500-ki dużych firm, o których mówi ta posłanka lewicy, żałosna dla mnie postać, większość firm dużych w Polsce jest własnością kapitału zagranicznego. Jeśli dobrze pamiętam, na 500 dużych firm 280 czy mniej więcej tyle to jest właśnie kapitał zagraniczny. Więc o czym my właściwie mówimy? My ciągle jesteśmy głównie podwykonawcą, a nie właścicielem i kreatorem własnej gospodarki. No to właśnie nie jest, to jest jakby stały taki motyw. Ja się właśnie zawsze trochę dziwię, ponieważ mówi się mali, średni przedsiębiorcy, tylko jedna rzecz. Nie przypominam sobie żadnego polityka, który właśnie o tym mówi, który by przedstawił plan na to, żeby ci mali stawali się średnimi, średni stawali się dużymi. I może właśnie w tym jest problem, bo wszyscy mówią tak, ułatwiajmy małym, średnim przedsiębiorcom. Fajnie, dobrze, tylko czy to nie jest tak, że utwierdzamy ten sektor w zasadzie na pozycjach i on się nie rozwija, ponieważ
ponieważ ewentualne przekroczenie jakiegoś tam progu, jakiejś tam wysokości chociażby dochodu może wyjść, mówiąc kolokwialnie, bokiem, bo nagle obciążenia poszybują do góry tak pionową linią i okaże się, że interes jest nieopłacalny. No tu dotykamy już bardzo, bardzo ważnego i skomplikowanego tematu, mianowicie warunki gospodarowania w Polsce i na tle tych warunków, jak postrzegać polską przedsiębiorczość. Moja najkrótsza odpowiedź, ona powinna być znacznie dłuższa, ale najkrótsza odpowiedź będzie brzmiała tak. Warunki gospodarowania nie są równe, czyli to nie jest równa konkurencja. Przede wszystkim jest wysokie uprzywilejowanie kapitału zagranicznego i wysokie uprzywilejowanie firm monopolistycznych, rodzimych w Polsce. Kosztem kogo? Otóż właśnie kosztem tej polskiej średniej i małej przedsiębiorczości. I dlatego bardzo szybko dochodzi się do poprzeczki, którą przeskoczyć nie sposób. Następuje moment, w którym widać, że jeśli chce się wykonać ten krok do przodu, to albo trzeba się, jeśli się na to dostanie przyzwolenie, zadłużyć w bardzo wysokie kredyty, bardzo ryzykowne i wiążące się często z takim właśnie ryzykiem, o którym ja mówię zupełnie otwarcie. Mianowicie wysoko zadłużona polska firma rzadko kiedy albo prawie nigdy nie dostanie wsparcia od państwa i od polskiego banku, kiedy będzie w tarapatach. Z reguły zostanie w tym momencie potraktowana jako, by tak powiedzieć, dobry kąsek do szybkiego schrupania, czyli przejęcia za niewielkie pieniądze podania komuś innemu. To jest bardzo bolesna rzeczywistość, o której trzeba wreszcie mówić. I to jest jeden element. Drugi element to jest polityka państwa względem przedsiębiorczości. Na czym ona powinna polegać? Oczywiście ja mówię o ulgach inwestycyjnych, których nie ma. Ja mówię o preferencjach kredytowych. Kredyt dla polskiej firmy jest ciężko dostępny i bardzo drogi. W przeciwieństwie, jeśli panu powiem, że takie firmy nawet jak Lidl, Kaufland w czasie tej pandemii dostawały z polskiego budżetu kilkuset milionowe wsparcie. Proszę to powtórzyć polskiemu przedsiębiorcy, że firma handlowa, własność kapitału zagranicznego dostaje kilkuset milionowe wsparcie z polskiego budżetu, żeby przetrwała. Co my możemy w tej materii w związku z tym powiedzieć? Dziwne czasy, dziwny kraj, ale to jest niestety prawda. A zatem, wracając do sedna sprawy, z jednej strony to są warunki, ale z drugiej strony to jest właśnie to, o co chodzi. Stworzenie sytuacji, w której ludzie mający dochody wiedzą, że mogą je wydawać w Polsce i niech wróci. Dlaczego przed wojną powstało SPOEM i miało sukces? Dlatego, że jednak ta reguła kupuj u Polaka, kupuj w rodzimej firmie, była regułą. Dlaczego w Niemczech nie ma miejsca na rozwój na przykład firm motoryzacyjnych, nie wiem, azjatyckich, prawda? Dlaczego BMW, Audi, Mercedes, Volkswagen jakoś dziwnie dużo mówią o konkurencyjności, ale nie wpuszczą tamtych firm. Trzeba wyciągać wnioski. Nie może być tak jak u nas, że właściwie my wszystko, co możemy, robimy, żeby tę konkurencyjność tracić. I teraz przykład prawie że z dzisiejszego dnia. Przecież to dzisiaj się już mówi. Wreszcie połączy się Orlen z Lotosem, prawda? Wreszcie się połączy i co? I sprzedamy 400 czy ileś stacji benzynowych komu? Oczywiście za preferencyjne pieniądze, praktycznie za bezcen, sprzedamy Węgrom i jakiejś firmie arabskiej. A ja ostrzegam, to się może skończyć za kilka lat, tak jak się skończyło z cementownią Górażdże. Kto dziś pamięta cementownię Górażdże? Nic. Kiedy ja byłem związany jako człowiek Solidarności
ze środowiskiem gospodarczym ostrzegaliśmy. Cementownia Górażdże, która jest na terenie Opolszczyzny, tam gdzie są tak zwane powiaty o dużym udziale mniejszości niemieckiej. To jest dowód polskości i polskiej gospodarności. Jeśli ją prywatyzujemy, niech to nie pójdzie w ręce niemieckie. Co się okazało? Sprywatyzowano najpierw w ręce belgijskie, po czym, tak jak przewidywaliśmy, trafiło to w mniejszym czy większym stopniu w ręce niemieckie. Oby tutaj nie powtórzył się przy Orlenie i Lotosie ten sam schemat. Najpierw niby Węgrzy, niby Arabowie, a później okaże się, że na przykład będą to Rosjanie i będziemy mieli tego, kogo sobie nie życzymy na własnej ziemi. No tu trzeba dodać, że w kwestii Orlenu i Lotosu to temat na osobną rozmowę, ale takie warunki wynegocjowano właśnie z Komisją Europejską. Ja szczerze mówiąc nie do końca rozumiem sens tworzenia kolejnego wielkiego molocha, chyba tylko po to, żeby zadowolić ego Daniela Obajtka, bo to jest jedyna przesłanka. Ona nie jest racjonalna, ale jedyna, która mi przychodzi do głowy, bo to najzwyczajniej w świecie w tym uwarunkowaniu nie ma sensu, ponieważ okazuje się, że nagle udział polskiego kapitału w rynku paliwowym, na którym właśnie teraz są takie problemy i właśnie te firmy mogłyby i Orlen, i Lotos jakoś też próbować ograniczyć te negatywne skutki obecnej sytuacji na rynku paliw, udział polskiego kapitału w rynku paliwowym się zmniejszy drastycznie, summa summarum, i tylko dlatego, żeby zamiast Orlenu i Lotosu był już tylko Orlen. Tam jest wiele aspektów bardzo dziwnych, bardzo podejrzanych. Przede wszystkim możemy powiedzieć tak. My wpuszczamy lisa do kurnika, bo na polski rynek z definicji, żeby uzyskać zgodę Komisji Europejskiej, musieliśmy przyjąć, że zostanie wprowadzony tak zwany trzeci podmiot, czyli właśnie kapitał zagraniczny na rynku paliwowym. To jest ani niepotrzebne, to jest groźne. Przecież nic nie stało na przeszkodzie, jeśli chce się mówić o konkurencyjności, żeby Orlen i Lotos stworzyły swoiste konsorcjum do zakupów i miało nawet tańszą ropę, żeby ekspansja Orlenu i Lotosu była uzgodniona na rynki trzecie. Tutaj nie mówmy już o tym, że akurat i Lotos ma bardzo nowoczesną strukturę i Orlen bardzo dużo zainwestował, a my będziemy się musieli pozbyć elementów na przykład produkcji asfaltu, innych półproduktów pochodnych ropy naftowej, które będziemy musieli odstąpić. No, tu wszystko przemawia za tym, żeby tego nie robić. Jeśli się to robi, to śmiem twierdzić, ja to nazywam, mówiąc krótko i bardzo brutalnie, to jest sabotaż gospodarczy w imię jakiejś prywaty i jakichś prywatnych interesów, za którymi być może stoi polityka, ale nie stoi interes państwa, interes Polski. Kropka. To tak, tym akcentem zakończymy tym samym, co zaczęliśmy. Czy po tych wszystkich rozważaniach trzeba postawić jedno pytanie. Czy Prawo i Sprawiedliwość zrealizuje program poseł Żukowskiej i zwalczy bieda firmy w naszym nieszczęśliwym kraju i zostawi właśnie tylko te zagraniczne firmy plus ewentualnie coś w stylu Orlenu, który już dzisiaj sygnuje no, prawie wszystko od prasy, przez usługi pocztowe, bo sam często korzystam właśnie z dawnej paczki w ruchu, która dzisiaj jest Orlen paczką, po właśnie to, co się od lat kojarzyło z Orlenem, czyli paliwa. Cóż, ja mogę powiedzieć tak, moim zdaniem ten rok to będzie rok przesilenia, rok swoistego przełomu. To będzie rok, w którym rządzący zostaną w dużym stopniu rozliczeni ze swoich błędów, zaniechań
pychy, próżności, arogancji, lekceważenia dobrych rad. Natomiast z drugiej strony niestety mam obawy, że potencjał polskiego społeczeństwa w sensie sprzeciwu, w sensie wyrażenia dobrej strategii jeszcze w tej chwili się nie skrystalizował i to będzie rok, w którym te spory i kłótnie będą się toczyły. Mam nadzieję, że coraz więcej będzie takiego dobrego rozsądku i szukania dobrej zgody wśród tych, którzy z troską myślą o Polsce, nie o prywacie, tylko o Polsce, o sobie, o rodzinie, o regionie, o gminie. I niech tak będzie. Niech to będzie rok, w którym w każdym razie będziemy się zmagać z tym złem, które się rozsiewa i pęcznieje, ale niech to będzie rok, w którym odzyskujemy wiarę, że potrafimy z tym złem walczyć. No to jeszcze tylko jedna rzecz, bo teraz mi to tak przyszło do głowy. Czy to też nie będzie tak, że te kolejne rozwiązania, które są niezbyt korzystne dla przedsiębiorców, też będą służyły wbijaniu takiego klina między właśnie pracowników, często właśnie między te osoby, które zarabiają najmniej, zarabiają tą minimalną pensję, a właśnie tych wstrętnych prywaciarzy, którym tak nasz rząd chce pomóc, bo tak głosi rządowa propaganda, a oni ciągle podnoszą ceny, mówią, że nie ma na wypłaty i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście polityka tego rządu jest szydercza, bo to jest polityka skłócania pracodawca z pracobiorcą. Starszy człowiek z młodym człowiekiem, bez mała kobieta z mężczyzną. To jest szukanie konfliktu we wszystkich przekrojach, na wszystkich poziomach. To trzeba widzieć. Dlatego myślę, że na tym powinna polegać mądrość i środowisk przedsiębiorczych, ale i pracowniczych, żeby zacząć rozmawiać właśnie w internecie, właśnie za pośrednictwem takich mediów jak pana, panie Kamilu, gdzie nie ma tej propagandy, tej nachalności. Jest próba szukania prawdy, próba szukania jakichś rozwiązań, próba szukania zgody i jakiegoś mądrego, dobrego, więcej niż kompromisu, bardziej takiego twórczego wyjścia z problemu. I niech tak właśnie będzie, bo inaczej my sobie nie damy rady, będziemy się pogrążać, a to są czasy, w których świat tak pędzi, że my tracąc nasze szanse, a tracimy ich mnóstwo w każdej chwili, staczamy się i cofamy się i mówiąc krótko, za chwilę się może okazać, że naprawdę przegapiliśmy to, co nam dała ta wolność przez kilkadziesiąt lat. I to tyle już myślę na dzisiaj. Kończymy te niezbyt optymistyczne rozważania na początku roku, ale zawsze następne 12 miesięcy może jednak będzie trochę bardziej optymistyczne. Zobaczymy. Początki są zawsze trudne. Nawet początki nowego roku. I tym akcentem, tego się trzymajmy, tym akcentem zakończmy, żeby było choć troszkę pozytywów. Moim Państwa gościem był dr Dariusz Grabowski. To będzie najważniejsze. Dobrze, to dokładnie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Kłaniam się. Do widzenia. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do udostępniania tego materiału, do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wspierania naszego kanału finansowo. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnych naszych materiałach.